bowiem dzień 24. Pytacie się, za czym najbardziej tęsknię i co najbardziej bym chciał zjeść, czy mam jakieś formy wychodzenia z niejedzenia, postu, głodówki, czy jakby to tam nazywać. No bo tak jak mówię, to już mój trzeci raz jest moje niejedzenie. No to zacznę może od tego, za czym ja najbardziej tęsknię. Czy tęsknię najbardziej za słodkościami? Okazuje się, że nie, chociaż cukier najbardziej uzależnia. Wiecie, za czym ja najbardziej tęsknię? Ja jestem fanem Bigosu. Zobaczcie, Olka mi już przygotowała beki, żeby jak tylko zacznę jeść, to żebym miał. Czyli tak najbardziej, tak naprawdę chce mi się jeść takich konkretnych, jeśli dla kogoś oczywiście jest konkretny, to jest Bigos. Dla mnie to jest coś konkretnego. I czy, no właśnie, i czy ja po tym właśnie niejedzeniu jakoś wychodzę, nie wiem, piję soki, nie, tego nie robię. Wiem, że może znowu dla kogoś będzie to coś strasznie irracjonalnego, głupiego, że robię sobie krzywdę na swoim ciele. No może i tak jest, nie wiem. Ja po prostu zaczynam normalnie jeść, nie mam żadnych niestrawności, nie boli mnie brzuch, nie mam rozwonienia, czy jakby co, czego by tam nie nazywać, po prostu od razu wcinam. Nie wiem, tak mam. Nie chcę jeść, pić jakichś soków z dwa dni, przygotowywać żołądka. Nie wiem, ktoś powie, że wyjdzie mi to na starość. Ja w takie rzeczy jak starość to nie wierzę, ja wierzę tego w dzisiaj. Jest okej. Zresztą, tak jak mówiłem, a chciałem jeszcze powiedzieć o tym całym, bo jak się je, ja kiedyś przez rok nie jadłem cukru i powiem szczerze, że wiem, że uzależnienie od cukru jest dosyć bardzo mocnym uzależnieniem i ciężko gdzieś z niego wyjść i robiłem taki detoks 28-dniowy od cukru i to było dosyć ciężkie gdzieś tam doświadczenie. Powiem wam szczerze, że jak się jest na tym niejedzeniu, głodówce, czy jakby to tam nazywać, to jest zdecydowanie prostsze. Ta-dam! Prościej można się odzwyczaić od tego cukru, bo jak się nic nie je, to tak naprawdę ten cukier wcale nie okazuje się, że nie jest taki mocno potrzebny i organizm w ogóle za nim tak nie woła. To jest pierwsza sprawa. No i pytacie się dwójec, no to do kiedy nie będziesz jadł? Tak jak mówiłem, myślałem, że nie będę jeszcze po Wigilii, czyli jutro pójdę na te badania, ale okazuje się, że dzisiaj jestem w jakiejś takiej fajnej, super fajnej formie. Dzisiaj sobie gdzieś tam pobiegałem, dzisiaj dalej mi się nie chce jeść, więc na tą chwilę nie będę tego przerywał i jutro jeszcze nie idę na te badania. Nie wiem, mam takie wrażenie, że jednak ten 2019 za zakończenie jedząc, ale też jest kupa czasu. Na tą chwilę, tu i teraz tego nie kończę, więc jak tylko jestem jakby co, jestem już przygotowany. Trzy słoiki Bigosu powinny dać radę, jak zacznę jeść. Do buziaki, dobrych myśli i do zobaczenia jutro.